Żeby studiować, trzeba mieć sporo sił, dlatego tradycyjny Dzień Sportu, organizowany w ramach gliwickich juwenaliów, obfitował w wiele wymagających dyscyplin i jak się można spodziewać, wyniki w poszczególnych konkurencjach nie miały większego znaczenia, bowiem dla Żaków były one okazją do doskonałej zabawy. Słusznie lub nie, ale studenckie juwenalia kojarzą się z trwającą cały dzień i noc imprezą, w trakcie której trunki procentowe leją się strumieniami. Ale przecież studenci również sportem żyją, przynajmniej ci w Gliwicach, gdzie dziś odbywał się akademicki Dzień Sportu. Jak się gra na mokrym stole w ping-ponga? No, że tak powiem, beznadziejnie. Ale to was nie zniechęca, rozumiem, żeby dzisiaj tutaj sobie potrenować. Pewnie, że nie. Deszcz dzisiaj odgrywał pierwszoplanową rolę, dlatego też niektóre konkurencje stały się po pierwsze znacznie trudniejsze, a po drugie zdecydowanie bardziej zabawne. Najważniejsze jednak, że nikomu to nie przeszkadzało. Czekamy teraz na sumo. Byliśmy, nie wiem jak to się nazywa. Na windsurfingu takim. A byliśmy jeszcze na boksie. Tak? Na boks! Jest, nie wiem czy mogę powiedzieć, ale jest zajebiście. Gliwickie juwenalia, czyli igry, pozostają w pamięci na długi czas i przeważnie budzą tylko i wyłącznie pozytywne wspomnienia. Sam pamiętam jeszcze ze swoich czasów studenckich, oczywiście z Politechniki Śląskiej, że to było duże wydarzenie, przeżycie w zasadzie, które zostaje na stałe w pamięci. Wszyscy świetnie się bawili i teraz też tak jest. Te igry, które teraz młodzież organizuje, są naprawdę na świetnym poziomie. I myślę, że w tym roku też tak będzie. Dziś na Dniu Sportu bawili się również studenci z Rybnika i o ich sportowych poczynaniach opowiemy w dzisiejszym wydaniu raportu reportera.